Tam przedstawiam zabezpieczenie rowerowe Abus Bordo Alarm 6000 o długości 90 cm. Jest to już chyba ostatnia składana blokada Abusa, która została mi do zrecenzowania. Linki do pozostałych modeli znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to wersja 6000 należy do średniej półki, gdyż w 15-stopniowej skali Abusa ta posiada ich 10, więc jest sporo niżej niż najmocniejsza odmiana 6500, która też występuje w wersji z alarmem. Zabezpieczenia są do siebie bardzo podobne, w sumie różni je tylko grubość sztab i waga, która za sprawą dodatkowej baterii głośnika jest oczywiście dużo większa niż klasycznych blokad. Ale 6000 i tak nie może się równać z gigantycznym 6500A. Ta blokada osiąga moim zdaniem jeszcze rozsądną masę 1400 gramów. Od najdroższego Abusa różnią też to, że jest w pełni mechaniczna. Posiada normalną, wymienną, dobrze zabezpieczoną baterię oraz zestaw kluczyków i nie da się nią sterować przez telefon. Inny jest również jej uchwyt do przewożenia, który można przykręcić do ramy w miejsce koszyka na bidon. Blokada posiada dwustopniowe zapięcie, w którym pierwsza pozycja służy do przewożenia i w tym układzie Abus jest zamknięty, ale nieaktywny. Aby je uzbroić, trzeba ją ponownie otworzyć i wsunąć ramię głębiej. O tym, czy zabezpieczenie jest już włączone, powiadomi samo głośnym piknięciem. Podobnie do 6500A, przed pokazaniem pełni swoich możliwości, blokada daje parę sygnałów ostrzegawczych. Jeśli to nie pomaga, po kilkunastu sekundach włącza się alarm osiągający solidne 100 dB, który da się wyłączyć jedynie przez otworzenie zamka. A jak ja oceniam to zabezpieczenie? Na pewno jest prostsze w obsłudze i prawie dwa razy tańsze niż 6500A oraz sporo lżejsze. Niestety przez to też mniej odporne na ataki złodziei, więc jeśli jednak potrzebujesz najwyższej ochrony, to wybierz trochę droższą wersję 6500KA. Ale pamiętaj, że będzie pół kilograma cięższe. Osobiście uważam, że dźwięk Abusa jest wystarczająco głośny. Jeśli on nie odstraszy napastnika, to prawdopodobnie nic nie zmusi go do odwrotu. Więc jeśli szukasz solidnej blokady, która ma nie tylko chronić, ale i odstraszać, a przy tym nie kosztować majątku, to myślę, że ta wersja jest bardzo dobrym wyborem. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!